Wyjazdy najważniejszych osób w państwie organizowane były w sposób, który nie gwarantował należytego poziomu bezpieczeństwa. Brakowało spójnego systemu procedur, który zobowiązywałby poszczególne jednostki biorące udział w organizacji do wypełniania swoich zadań. Brak było jednoznacznego określenia zadań, zasad współpracy oraz odpowiedzialności dla każdego z uczestników tego procesu. Brakowało wyznaczenia podmiotu, który miałby uprawnienia do weryfikowania i uzupełniania ewentualnych braków, jeśli chodzi o szczegóły techniczne każdego z wyjazdów. Poważne nieprawidłowości występujące w 36. specpułku powodowały potencjalne ryzyko wystąpienia zagrożeń życia i zdrowia osób korzystających z wojskowego transportu lotniczego.